Nie. Odzież dostępna jest już na www.1l1p.pl. Dzień dobry widzowie, zaczynając ten odcinek smutną wiadomością, bo Donka prawie spaliła chałupę. Jaki to jest głąb już, no nie mam słów po prostu. Patrzcie co się odwaliło, dobrze że to zauważyłem, ale ładowała swój mikser i się stopiło. A najlepsze jest to, że wzięła byle jaką kostkę, dla niej kostka to jest kostka. Nie ma napięcia, nic nie ma. Wzięła szybko ładującą kostkę, podłączyła kablem, który w ogóle jest nie wiadomo skąd. I wpięła sobie w ten, patrz co mama zrobiła. Dobrze, że poczułem taki spalony plastik. No. Widzisz to? No. Mama chciała zjarać normalnie chatę, czaisz? Tak. A ja robię nam ucztę teraz. Co ty na ucztę? Robimy sobie ucztę? Będą kabanowski, będą oliwki. Ten film powinien się nazywać Jak łatwo spowodować pożar. A dzisiaj chyba tato jeszcze poleci na rower. Nie tak dużo. Ale ja też chcę jeść. To dla mnie też, co ty? Poszalałeś? Nie, ja dużo, tato. A ja lubię dużo oliwek. Dobra, mamy te oliwki. Dobra, to mamy oliwki z kabanosem. Ucztę mistrzów, powiedz. Uczta mistrzów. Uczta mistrzów jest ble. Ble jest? Nie, no uczta mistrzów jest kozak, ho. Poczekaj, ja muszę ci pomóc zejść, nie? No. Złap się, małpko. Powiedz tak. Ho, chora małpko. Maksiu niestety w przedszkolu nie jest, bo choruje sobie. Ktoś dzwoni. Tato. Halo? Śpisz? Nie. To otwórz mi drzwi tutaj. A co ty jesteś? U nas? Nie jestem, bo muszę samochód pożyczyć, po dziadka pojechać na ten. Otwarte masz. Co ty hulajnogą? Moja. Witam serdecznie drodzy widzowie, z tej strony hulajnogowiec Waldek. Jadę po... Rozwal jeszcze hulajnogę. A wystawiona jest. Czy to nie moja? O super. Kto to przyjechał? On marudny, płacze co? Co ty taki marudny? Chory, płacze. Daj kluczyki od samochodu, pożycz mi, bo muszę jechać na ryneczek dziadka odebrać, bo zakupy. Pojechał autobusem zakupy robić. 81 lat, ja mówię. Dzisiaj może jeszcze się wybiorę na rower. Mówię może, bo nie wiem. Moim Gulfem, jak oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że nowe autko wjechało. 20 minutes later. Tato leci na BMX-a. A ty musisz wyzdrowieć. Ty musisz zdrowieć, przytul mnie mocno. Wyzdrowiejesz i pojedziemy razem. Zabiorę cię na skatepark do Szklarskiej. Tak więc ja się zbieram teraz na rower i lecę moim Gulfem. Zobaczymy jak spali do Szklarskiej Poręby. Tam jest 15 km czy 10. Więc zobaczymy, lecimy. Dojechałem, po drodze jeszcze kepsa musiałem kupić oczywiście, bo nic nie jadłem. I spalanie 8. Spoko. Zazwyczaj oszczędnie jak jechałem Mustangiem, to wychodziło z no tak 20, 18. Auto się przyda na tripy. Jest TD. No fajnie, przyjechaliśmy na park i się okazuje, że mam stery zepsute, a było wziąć drugi rower. Pierdzie, próbuję zamienić łożyska górne z dolnymi, może to coś da, a może nie da. A ciekawe co się stało, bo one są praktycznie nowe. O-o! To nie powinno wyglądać. To przez to? No. A jak to wywalę? Nie wiem, no to musi być ta tulejka przecież na dole, chyba że ty masz w widelcu. Czekaj, podniosę. Nie. Kurde! Działa! Działa, czyli to przez to pęknięte, ale wciul luzy. Muszę chyba jedną podkładkę wywalić, wiesz? Ale masz brudną twarz. No bo się przetarłem, kurde. Pierdzie. Chłopie! Czekaj, o. To może wypalić. A ty potrzebujesz wszystkie? No. Nie masz jakiejś takiej mega cienkiej też u ciebie? Tutaj, no. Ta sama sytuacja, mówisz? Jadę zobaczyć w mojej torbie borbie. Dobrze, a ja idę coś zjeść. A ty coś zjeść i działa. Się z wami. Pa, pa. Działam dalej. Uwaga, mój magiczny piórniczek. Masz jakieś części? Ty! Ej, mam ten. Do korp mam podkładki. Ale my szukamy do... Nie do korp. No i worki! Chłopie, teraz mocno dokręciłem nawet. I się kręci. Ale są? No właśnie, zaraz sprawdzę. Są. Ale mocno dowaliłem, stary. I teraz to... To ma sens działać. Sprawdź, są luzy. Zero. Zniwelowaliśmy, naprawiliśmy rower. Dziękuję ci za tą informację. Idę na dół. Dobra. Pozdrawiam montażystę bardzo serdecznie. Maksiu, jej. Ci dawno nie widziałem. Siemanko widzowie, witam w moim vlogu. Dzisiaj na moim odcinku będzie głowę robił 1.8 bara z Bank of Bank. Patrzcie. Tu. A jednak. Dobra, w drugą. Za wolno jechałem, wiesz?
A tu nie w tą stronę. O kurde! O kurde! Dawaj! Szybko! O! Friko! Ej, nie mogę! Nie mogę tego zrobić! Wiesz co, zapomniałem. Nie daliście lajka. Nie, no to też! To też dziady! Do ucha, to do ucha. No i padera, chłopie, pa. Pa. I traf drugą od razu. W tą jest schiza. Wow! O, za prędko. Dawaj, teraz ty coś, tu na rogu. Idź po rower. Zróbmy trikensy. Ma, heel clicker. Dobry! Teraz w locie. Druga ścieka tej whipy już jak szalony. Uj, bar spin. Elegancko. Yo. I teraz tak o, teraz tak o. Tyk. Nie. Pa, mama. Wow. O, o. I na Wałbrzy. Tak. Kozak. Nie no k***a. Nie długa, ale... K***a nie. Szybka misja, nigdy tego nie zrobiłem. 90 tail whip do fejki. Zobaczycie o co chodzi w praktyce. Chyba podjazdu. O k***a, rzeczywiście! Nie. Dawaj! Ale wsadziłem na hamę. A, dlatego rękawiczki wolę. Jak widzieliście, jak gleba była, to nie jest takie proste. Lądowanie tyłem po tej whipie. Ale ten free coaster bardzo dużo ułatwia. Czyli to, że nie muszę pedałować jadąc do tyłu. Teraz siada. Dobra nuta wleciała na słuchawkę. Buja się, co skład. Nie wiem o co chodzi, ale głośnik ci padł. Dawaj. A, blisko. No. Teraz to wchodzi, musi. To już ten moment, kiedy musisz sobie odpuścić, bo tylko jest coraz gorzej. Czasem idzie w dobrą stronę, a czasem w drugą, czyli tak jak ja, czyli jest do dupy. Czyli coraz gorzej. Ała, a se w kolanem uderzyłem o coś. Trik nie jest jakiś mega trudny, tylko psychicznie, żeby to włożyć te nogi. Masakra. Jestem, odwiozłem chłopaków i w pewnym momencie się zdziwiłem, bo było 3-3 spalanie. Ale ja się jaram tym spalaniem jak głupi. Też byście się jarali, jakbyście Rock Mustangiem pojeździli. Uwierzcie mi. Co? Do ciebie. Chcesz do mnie? Przytul mnie. Ale Mustang to jak co, to daje taką frajdę, taką przyjemność. Lubisz Mustanga czy nowe auto, taty? Nowe auto, taty. No, Maxiu też woli nowe auto. Pięciodrzwiowe. Czekaj, bo tato musi rzeczy ściągnąć mierdzące ochroniacze. Wczoraj widzowie, zapomniałem nagrać zakończenie, ale jestem już w domu. Jest 15, a ja się obudziłem właśnie. Tak się kijowo czuję, gorączkę mam. I coś mnie chyba łapie. Czuję się jak kupa. Masakra. Tak mnie wszystko boli. Kaszle to mnie całe puca, bo nie wiem co jest 5. Dramat, kurde. Padałka coś tam kręci. Ja nie wiem co idzie, więc kończę odcinek, bo nie jest dobrze. Mam nadzieję, że mi przejdzie jakimiś lekami dosyć szybko. Łapa w górę, sub. Elo, i zawsze redukuję, zanim wcisnę. Dodychy gaz, nawet na prostej lecę driftem. Zatrzymaj czas, kręcą się koła jak nasz biznes. Bo żaden z nas nie idzie na łatwiznę. RWD, napęd ferwu, RWD, ej. RWD, napęd ferwu, RWD, ej. W szkole nigdy nie było szóstek. Wrzucam szósty bieg, dzisiaj na pewno nie...